Witam serdecznie, moi drodzy. Dziś chciałbym podsumować temat afery związanej ze zeznaniami Michała Materli. Na wstępie zaznaczę jednak, że wiele osób z dawnego środowiska przestępczego uśmiecha się z ironią, słysząc tłumaczenia Cipa, iż swoimi zeznaniami chciał pomóc kumplom, dlatego w detalach opisał całą logistykę przygotowania do napadu. W związku ze sprawą Michała Materli, ani sam zainteresowany, ani jego pierwszy obrońca Różal nie pokusili się choć odrobinę refleksji, a ich mgliste próby wybielania wyglądają żenująco. Wywiad z jego mentorem, w którym oczerniają Michała Materlę. Michał powiedział na ten temat, co miał do powiedzenia. Ja Michałowi wierzę, broniłem Michała, stałem zawsze za Michałem i będę stał za Michałem. I to, jak ktoś tutaj teraz się tam w tych komentarzach pisze, że to, że tamto, że sram to, to mnie nie rusza. Aktem bohaterstwa w ocenie Materli ma być fakt, że odstąpił od udziału w tymże napadzie, a także przyczynił się do otrzymania od kolegów z przestępczej branży niższych wyroków. Wspaniale. Tyle tylko, że nie próbował odwieść kolegów od realizacji tego bestialskiego ataku, który polegał na bezdusznym steroryzowaniu kobiety z dwojgiem dzieci. Sprawcom nie chciało się bowiem czekać na moment, w którym dom opustoszeje, a Materla uznał, że jego rola w całym przedsięwzięciu summa summarum przyniesie mu cześć i chwałę, a jego postawa po ujawnieniu zeznań dowodzi, że chyba poklask środowisk przestępczych zabiega do dziś najbardziej. Kochani, można przypuszczać, że gdyby ofiarami podobnego czynu o tak brutalnym charakterze zostaliby jego bliscy, mógłby więc również wtedy usprawiedliwiać sprawców. On jedynie tłukł się przez całą Polskę, by skroić kilkaset kilogramów bursztynu z prywatnego domu, który według podczynionych ustaleń miał być w określonym czasie wolny od domowników. Niestety, stało się inaczej, a gdy koledzy zdecydowali się do domu wejść na ostro, jego na szczęście obleciał strach i stwierdził, że podobna akcja go po prostu przerasta. Analizując jednak całą bandycką eskapadę tej szajki, należy stwierdzić, że zdecydowanie zabrakło tu refleksji, zwyciężył egoizm i brak empatii do swoich ofiar. Jeżeli podobne zasady wyznawane są w świecie sportu, to można jedynie załamać ręce nad taką postawą. Jednym ze stojących murem za Michałem jest wspomniany przeze mnie znany zawodnik MMA Marcin Różalski. Warto zatem przypomnieć o niektórych poglądach towarzysza Różala, który zabiera również głos w temacie wybranych zagadnień związanych ze światową geopolityką. Między innymi jawi się on jako osoba zafascynowana rosyjskim dyktatorem. Populizm, jakim posługuje się towarzysz Różalski, jest jednak cieńszy niż szpitalny rosół. Marcin nie jest zwolennikiem żadnej wojny, ponieważ na wojnie giną ludzie, którzy się nie znają. Natomiast wojny wywołują ludzie, którzy się znają. Takich też ludzie słuchają bardzo chętnie, gdyż w podobnym poglądem się utożsamiają, jak większość normalnie i trzeźwo myślących ludzi. Obecnie zauważalna jest tendencja do przenoszenia zasad panujących w kryminałach na grunt poza murami zakładów karnych, a nawet do szkół.
Trzeba pamiętać, że tak utytułowani zawodnicy bezpośrednio oddziaływują na młodych ludzi. Pęd do bycia prawilnym staje się głównym celem młodego pokolenia. Kuriozum. Choć nie ma ono pojęcia o tym zagadnieniu i błędnie odczytuje bycie po prostu przyzwoitym. Muszę powtórzyć w tym miejscu za Tomkiem Oświęcimskim. Pani Stasi czy pani Jadzi spod Lublina nie interesuje, czy ktoś dał na papier, czy nie, czy ktoś jest gitem, czy ktoś jest frajerem. Dla zwykłych ludzi porządnych wstrząsający jest sam fakt, że znana medialnie osoba zdecydowała się brać udział w zwykłej przestępczej akcji, zaplanowanej, dobrze zorganizowanej, a na koniec idol młodzieży i gwiazda KSW chełpi się, że swoimi zeznaniami kryła kolegów, którzy krępowali niewinne dzieci. Oburzające. Mylnie łączone przez Różalskiego są dwa pojęcia, a mianowicie przestępstwa i pomówienia o dokonanie takiego. W przypadku materii mamy do czynienia z przestępstwem o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, któremu nie zapobiegł, a mógł, a swoje działania ograniczył do wycofania się z uczestnictwa w nim. Ja swoim życiem udowodniłem niejednokrotnie, że bycie gangsterem przynosi fatalne skutki, jak widać. Nie wypieram się swojej przeszłości, jednakowoż nie gloryfikuję jej. Poniosłem karę za swoje czyny. Przeszedłem proces samoresocjalizacji, ponieważ resocjalizacja systemowa, ta państwowa, przynosi efekty zgoła odmienne od oczekiwanych. Swoje doświadczenia z przeszłości wykorzystuję w pracy dziennikarza. Tak, w pracy dziennikarza. Starając się dbać o rzetelność w dociekaniu do prawdy. Prawdy, która nie jest dla wszystkich, nie dla wszystkich jest wygodna, czego dowodem jest obecna sytuacja. Fascynacja reżimem Putina ze strony obu planów jest widoczna gołym okiem. Podprogowe przekazy do zobaczenia zapewne mają na celu zmianę prowadzenia przeze mnie narracji, a być może nawet zastraszenia mnie. W komentarzach pod postami i filmami ujawniło się wielu anonimowych kozaków, gotowych wymierzyć mi sprawiedliwość. Niektórzy zapuszczali już nawet silniki motorów po wcześniejszym precyzyjnym ustaleniu miejsca mojego zamieszkania. Panowie, litości, polowali na mnie wynajęci zabójcy. Dwukrotnie próbowano mnie odpalić za pomocą broni maszynowej i krótkiej. A jak widać, raz podkładając pod budynek ładunek wybuchowy. Więc czy myślicie, że się przestraszę? Tego typu groźby wywołują skutek odwrotny od przez was zamierzonego. Zamierzacie uderzyć się w pierś zgodnie z zasadami panującymi w sporcie. Jedynie kreujecie się na ludzi pełnych zasad, choć te zasady zostały ewidentnie naruszone. Krzywdy materialne nie zostały zrekompensowane ofiarom napadu, natomiast te psychiczne nie zostaną nigdy naprawione, bo ich po prostu naprawić się nie da. Odnośnie mojej spiny z Różanem. A ty, jeżeli udostępniasz prywatne rozmowy, tak na forum publicznym, to sam sobie odpowiedz, kim jesteś. Marcinie, zgodzę się z opinią, że publikowanie prywatnych wiadomości jest niestosowne, ale w momencie, w którym mi pocisnąłeś, nie miałem już żadnych obiekcji, aby je wypuścić. Musiałem obnażyć twoją obłudę i hipokryzję, a to był jedyny możliwy sposób, aby to uczynić. Zgłosiło się wielu chłopaków, którzy mieli z tobą styczność. Można zadać pytanie retoryczne.
Być może dla ciebie napad na kobiety z dziećmi nie jest problemem, bo sam nie widziałeś dawniej przeszkód, aby stosować przemoc fizyczną wobec płci przeciwnej. Stałeś z policjantami na bramce i lałeś dobrych chłopaków. Przypomnij sobie, to jest fakt. Rzucałeś się jako pierwszy, jak tylko ktoś na ciebie warknął. Kolejna twoja hipokryzja. To taki z ciebie wielki obrońca zwierząt, a kiedyś uczestniczyłeś w walkach psów. Czy to prawda, Marcinie? Odpowiedz. Teraz zwracam się do szefa organizacji Gronda, Mariusza Grabowskiego, pomijając twoje mało eleganckie przytyki do mojej obecnej działalności. No i oczywiście do mojego kanału na YouTubie. Masz prawo do własnych opinii. Natomiast ciekawy jestem jednego. Nie wiem, czy masz dzieciaki, czy nie, ale chciałem zapytać się, jakbyś chciał wychować swoje dziecko w duchu zasadowym. Kapusi, niech ich zdusi, jeb policję, jeb strażaków, jeb cały świat, który mnie grypsuje. Bo tak naprawdę według zasad i reguł grypsowania to każdy zwyczajny człowiek jest frajerem. Czy w podobnym duchu wychowałbyś swoje dziecko? Odpowiedz. Czy wolałbyś, żeby stało się porządnym człowiekiem, na przykład lekarzem, prawnikiem, architektem, kimś, kto ma pozycję w społeczeństwie, a nie patolem hołdującym zasadom, które miały rację bytu w poprzednim ustroju. Te zasady zostały dziś w więzieniach wynaturzone, dlatego za murami szerzy się patologia, frajer grypsuje, agici stają się frajerami. Większość obecnych egitów nigdy nie stanęła, zapewne nie stanie w obliczu sytuacji, w której musieliby się realnie swoją sztywnością wykazać. A w takich warunkach bardzo łatwo szafuje się tymi górnolotnymi pojęciami. Kochani, czy faktycznie potrzebny wam ten bandycki background, wałże którego chcecie budować swoją pozycję? Chyba moim największym sukcesem w tym całym zamieszaniu jest szczególnie jedna okoliczność. Otóż wbrew powszechnym oczekiwaniom natrafiłem wiele przychylnych komentarzy osób zwracających uwagę na fakt, iż poruszyłem istotny problem. Otworzyłem ważną publiczną debatę na jego temat. W ostatnich latach można zaobserwować rozwój niezwykle w mojej ocenie szkodliwego społecznie procesu budowania fejmu zawodników uprawiających sporty walki w oparciu o reguły życia wyjęte ze świata kryminalistów oraz próbie normalizowania panujących w nich zasad. W naszej codzienności. Przypomnijmy, że zdaniem niektórych gwiazd estrady frajerem staje się osoba wybierająca w telefonie numer 112, nie wspominając o zakładaniu jakiegokolwiek munduru, bo to wyklucza już z kręgu gitów z miejsca. Kapusiem staje się ktoś słabszy, kto alarmuje, że innemu słabszemu dzieje się krzywda z rąk silniejszego. Jeden z widzów zapytał mnie kiedyś: Grzegorz, jak to jest? Jeżeli mojej matce, 60-letniej kobiecie, oprych zerwie z szyi łańcuszek i przewróci ją na chodnik, może następnie wrócić z tym łańcuszkiem do siebie na osiedle i tam jest kozakiem. A jeśli ja po zdarzeniu pójdę z mamą na komisariat policji, to jestem frajerem. Mordy, do podobnych absurdów zaczęliśmy się niestety zbliżać. Przypomnijmy, jakiś swoisty panel dyskusyjny przytoczył się wśród fajterskiej braci, gdy jednemu z wielkich jej bohaterów skradziono auto, a jak wiadomo, do uzyskania odszkodowania z autokasko niezbędne okazało się
zgłoszenie spraw na policję. Poszedł więc na współpracę, czy nie? Padło nawet autorytatywne stwierdzenie. Musiałbym zobaczyć papier. Kochani, podobnych rozterek nie przeżywają prawdopodobnie członkowie grup przestępczych specjalizujących się w wyłudzaniu kasy z ubezpieczeń komunikacyjnych, ale oni tam jednak chyba mogą być. Tyle na dziś. Z fartem. Mięcho. Zapraszamy. Rzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na szali. To panowie brania, zarabiania, zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mieścia w czerwus orzeł byli tą prawdziwą siłą. Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie chcę bez pracy. Prawdę, kompasy, bezwzrok i kłamstwa. Hamstwa, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa. Yo. Zapraszamy państwa. Zapraszamy państwa.